Zapraszam Was na opowieść o Morzach Południowych, o czwartej w historii europejskiej wyprawie do Nowej Zelandii i o francuskim kapitanie nazwiskiem Marion Dufresne. To podróż przez dwa oceany, pełna odkryć i przygód, a także wielu dramatycznych i tajemniczych wydarzeń, które wpłynęły na los wielu ludzi i na historię Nowej Zelandii. Ten odcinek ma formę krótkiego audiobooka, a na ekranie dla lepszej orientacji będą pojawiały się czasem mapy oraz nazwy rozdziałów, gdybyście chcieli słuchać tej historii w kawałkach. Jednym z głównych źródeł tej opowieści jest relacja jednego z oficerów wyprawy, Julia Marie Crozet, który opisał te wszystkie wydarzenia w swoim dzienniku, a następnie wydał w postaci książki prawie 250 lat temu. Ja poznałem ją w wersji anglojęzycznej, wydanej w Londynie pod koniec XIX wieku. I muszę przyznać, że jest to relacja zupełnie niezwykła, pozwalająca nam poznać te wydarzenia oczami człowieka, który tam był, a to uważam za rzecz szczególnie wartościową. Dlatego tam, gdzie tylko jest to możliwe, a zwłaszcza w drugiej połowie tej opowieści, wplatam obszerne fragmenty relacji Crozet, które przetłumaczyłem i w wielu miejscach skróciłem albo przeredagowałem, tak aby dobrze się tego słuchało, zachowując jednak oczywiście sens oryginału. Reszta odcinka to już moja narracja oparta na różnych źródłach, do których link znajdziecie jak zwykle w opisie. Chronologia wydarzeń i niektóre szczegóły z tych źródeł są wprawdzie czasami ze sobą sprzeczne, ale starałam się wybrać najbardziej logiczną wersję, a chronologię opieram na relacji Crozet. Osoby znające francuski, z góry proszę o wyrozumiałość co do mojej wymowy nazwisk i różnych francuskich nazw. I przede wszystkim bardzo dziękuję patronom, bo takie odcinki jak ten, wymagające bardzo dużego nakładu pracy, mogą powstawać właśnie dzięki Wam. I jeszcze dla przypomnienia. Ta historia stanowi osobną całość, więc można jej słuchać niezależnie od innych odcinków na tym kanale. Jednakże nie jest to pierwsza opowieść z tej serii i chcę Wam od razu w ogromnym skrócie uporządkować chronologię wydarzeń związanych z Nową Zelandią. Pierwszymi ludźmi w Nowej Zelandii byli przybysze z Polinezji Wschodniej, czyli przodkowie Maorysów. O ich niezwykłej migracji opowiadałem dokładniej w odcinku Skąd się wzięli Maorysi, a o ich życiu na wyspach częściowo w filmie o Moa. W XVII wieku do brzegów Nowej Zelandii dotarli pierwsi Europejczycy, Holendrzy pod dowództwem Abla Tasmana. Ta podróż zakończyła się jednak tragicznie. Już na samym początku, w starciu z Maorysami, zginęło kilku Holendrów, a Tasman kazał odpłynąć bez przybijania do brzegu i schodzenia na ląd. Dopiero 127 lat później, w drugiej połowie XVIII wieku, do Nowej Zelandii dotarła druga europejska wyprawa, tym razem brytyjska, ta najsłynniejsza, pod dowództwem Jamesa Cooka. Wyprawy Tasmana i Cooka opisałem dokładnie w odcinkach o odkryciu Nowej Zelandii, o Starej Zelandii i przede wszystkim w filmie o Tupai. Jak wielu z Was pewnie pamięta, Polinezyjczyk Tupaja był absolutnie niezwykłą postacią. Był doskonałym nawigatorem, tłumaczem i arcykapłanem, a Cook miał ogromne szczęście, że wziął go ze sobą z Tahiti do Nowej Zelandii. Możecie jednak już nie pamiętać o wątku pobocznym z tamtego odcinka, a mianowicie o tym, że jeszcze przed Tupają do Europy na pewnym francuskim statku popłynął inny człowiek z Tahiti imieniem Ahutoru i do jego historii wrócimy właśnie dziś. I wreszcie, ostatnim jak dotąd odcinkiem z tej serii, był film o pechowym odkrywcy, czyli Jean-François Marie de Surville. Był to dowódca pierwszej francuskiej wyprawy do Nowej Zelandii, która dotarła tam kilka tygodni po Cooku, była pełna niezwykłych zbiegów okoliczności i zakończyła się m.in. porwaniem jednego z maoryskich wodzów. I tak dochodzimy do dzisiejszego odcinka, drugiej francuskiej, a czwartej europejskiej wyprawy, która dotarła do Nowej Zelandii w niecałe 3 lata po Cooku i de Surville. Wyprawy łączącej wszystko, co dobre i złe, przygodę, odwagę i dramatyczne zwroty akcji, a także pewną tajemnicę, która pozostaje niewyjaśniona do dziś. Ale zanim dotrzemy do Nowej Zelandii, poznajmy głównego bohatera tej opowieści i najważniejsze okoliczności, które doprowadziły do jego wyprawy.
Marc-Joseph Marion urodził się w 1724 roku w Saint-Malo w Bretanii we Francji, czyli w niewielkim portowym mieście nad kanałem La Manche. Do historii przeszedł jako Marion Dufresne, co nawiązuje do nazwy pewnej posiadłości ziemskiej i jest podkreśleniem jego statusu. Ale w tej opowieści będę nazywał go najczęściej po prostu Marion, bo tak nazywał go autor relacji, na której się opieram. Marc-Joseph Marion był najmłodszym z 8 dzieci bogatego kupca, Julia Marion, który przez długie lata był zawodowo związany z handlem morskim. Niektóre źródła podają, że jego ojciec sam wcześniej pływał na statkach i uczestniczył nawet w wyprawie na Morze Południowe, być może na Mauritius, na początku XVIII wieku. W każdym razie to właśnie z morzem wiązał nadzieję co do przyszłości swojego syna i gdy ten skończył zaledwie 11 lat, postarał się o przyjęcie go do służby na statku należącym do francuskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Tak by chłopiec mógł się nauczyć żeglarskiego rzemiosła. Marion stracił ojca w wieku 15 lat. Ale to nie zatrzymało jego morskiej kariery, a wręcz przeciwnie. I wkrótce ponownie wypłynął w morze, zbierając kolejne doświadczenia podczas rejsów handlowych. Niedługo później w Europie wybuchła jednak wojna o sukcesję austriacką, do której stopniowo dołączyło wiele różnych państw, w tym po przeciwnych stronach Francja i Wielka Brytania. Wojna toczyła się w wielu różnych odsłonach przez 8 lat. I oczywiście nie ominęła także Marion, który niejako zmuszony przez okoliczności dołączył do załóg statków korsarskich. Francuscy korsarze działali wtedy za pozwoleniem i niejako z licencją francuskich władz. Polowali na angielskie statki wracające z kolonii, wyładowane żywnością, złotem i towarami, a niektóre źródła podają, że był to złoty interes i z łupów zagrabionych w ten sposób wielkie korzyści czerpała wtedy cała północna Francja. Marion został kapitanem jednego z tych statków korsarskich wyjątkowo wcześnie. Miał bowiem wtedy zaledwie 21 lat. Wsławił się serią udanych akcji na Atlantyku i na wodach kanału La Manche, ale zdecydowanie największy rozgłos przyniósł mu brawurowy rejs do Szkocji pod samym nosem Anglików. Chodziło o przywiezienie do Francji super ważnej postaci, księcia Karola Edwarda Stuarta, potomka obalonego wcześniej króla Anglii i Szkocji. Karol Edward, nawiasem mówiąc prawnuk Jana III Sobieskiego, walczył o powrót swojej rodziny na tron brytyjski i w roku 1745 wywołał w Szkocji tak zwane Powstanie Jakobitów. Początkowo miał wielkie szanse na sukces, a jego działania wywołały trwogę w Londynie. Ale w końcu powstanie poniosło klęskę, a za głowę Karola Edwarda wyznaczono gigantyczną nagrodę. Książę przez ponad pół roku ukrywał się w górach w Szkocji, a ostatecznie skorzystał z pomocy Francuzów, którzy oferowali mu próbę przerzutu do Francji. I tu właśnie kluczową rolę odegrał nasz młody Marion, który ze swoją załogą przedarł się na szkockie wybrzeże i bezpiecznie przywiózł do Francji pretendenta do brytyjskiego tronu. Ale to nie był jeszcze koniec wojennych wydarzeń. Niedługo później flota francuska starła się z flotą brytyjską u wybrzeży Hiszpanii, a Marion wziął w niej udział i dostał się wtedy do brytyjskiej niewoli. Co ciekawe, jego odwaga i honorowa postawa była po bitwie chwalona nawet przez angielskich dowódców. Na szczęście niewola nie trwała długo. Po 3 miesiącach dokonano wymiany jeńców i nasz bohater bezpiecznie powrócił do Francji. Po wojnie Marion, człowiek morza, powrócił do marynarki handlowej. Najpierw popłynął do Ameryki, a później dołączył do francuskiej kompanii wschodnioindyjskiej i podróżował do Chin, Indii, Afryki i Azji południowo-wschodniej. W tym czasie był już znany, tu cytat, jako człowiek niezwykle inteligentny, wszechstronny i dobry, a do tego taki, w którym można było pokładać bezgraniczne zaufanie. Kiedy Marion ukończył 32 lata, wybuchła kolejna wojna, tym razem 7-letnia. I jako doświadczony dowódca brał wtedy udział w różnych operacjach morskich, na przykład w pobliżu francuskiego wybrzeża, które usiłowali blokować Brytyjczycy.
Odbywał jednak także o wiele dalsze podróże, bo wojna toczyła się nie tylko w Europie, ale także w koloniach. Na przykład eskortował konwój do Pondicherry, głównej francuskiej kolonii w Indiach, i brał udział w co najmniej dwóch bitwach oraz w zdobyciu brytyjskiego fortu na indyjskim wybrzeżu. Odbył też kilka rejsów tam i z powrotem pomiędzy Indiami a Mauritiusem, czyli wówczas kolonią francuską. Mnie zaciekawił jednak najbardziej inny epizod tej wczesnej kariery Marion, a mianowicie zadanie, które otrzymał w roku 1761, a które wiąże się bezpośrednio z fascynującym tematem tranzytu Wenus. O tym niezwykle rzadkim zjawisku astronomicznym wspominałem już zresztą na tym kanale przy okazji podróży Cooka. W skrócie chodzi o to, że na przełomie XVII i XVIII wieku angielski astronom i matematyk Edmund Halley zaproponował sposób na obliczenie odległości Ziemi od Słońca, wykorzystując do tego zjawisko tranzytu Wenus, czyli przejścia planety Wenus na tle tarczy słonecznej. Na tej podstawie można było później obliczyć także odległości Słońca od innych planet, rozmiary Układu Słonecznego i przede wszystkim opracować metodę wyznaczania długości geograficznej, co miało ogromne praktyczne znaczenie, zwłaszcza dla nawigacji morskiej i światowej żeglugi. Sęk w tym, że tranzyty Wenus występują niezwykle rzadko. I to w bardzo ciekawym cyklu, w przybliżeniu 2 razy na 120 lat. Tranzyty występują zawsze parami. Najpierw jest jeden tranzyt i 8 lat przerwy, a potem drugi tranzyt. Natomiast na następną parę tranzytów i kolejną szansę dla świata nauki trzeba czekać ponad 100 lat. Drugą niedogodnością jest to, że obserwacje tego zjawiska trzeba prowadzić w tym samym czasie w wielu różnych odległych punktach naszej planety. I dopiero po porównaniu wyników z wielu miejsc z całego świata można przeprowadzić konieczne obliczenia. Przeprowadzenie takich obserwacji nie było możliwe aż do połowy XVIII wieku. Ale właśnie wtedy, czyli w epoce odkryć geograficznych i rozwoju techniki, miała nastąpić kolejna para tranzytów. Tranzyty Wenus przypadały na lata 1761 i 1769. A świat nauki świadomy był tego, że to jedyna i niepowtarzalna szansa na obserwacje i odpowiedzi na wiele pytań. Dlatego z Europy, a zwłaszcza z Francji i Wielkiej Brytanii, wyruszyły ekspedycje we wszystkich kierunkach, do najdalszych zakątków znanego wówczas świata. Jedną z nich była francuska wyprawa na Ocean Indyjski, a kapitan Marion otrzymał zadanie przetransportowania na wyspę Rodriguez słynnego francuskiego astronoma Aleksandra Guipangry. Wyruszyli z Bretanii w styczniu 1761 roku i musieli dotrzeć do celu przed 6 czerwca, czyli przed dniem tranzytu. Wyspa Rodriguez jest położona 600 km na wschód od Mauritiusa i około 1500 km na wschód od Madagaskaru. A żeby do niej dotrzeć z Francji, trzeba było rzecz jasna najpierw opłynąć Afrykę. Nie była to łatwa podróż w wojennych czasach i trzeba było się liczyć z możliwością ataku ze strony brytyjskich okrętów. Ale na szczęście nic takiego się nie wydarzyło, przynajmniej przez pierwsze tygodnie rejsu. Aż nagle, w okolicach przylądka Dobrej Nadziei, na horyzoncie pojawił się okręt wojenny. Był to jednakże okręt francuski, o nazwie Lys, a gdy zbliżył się do okrętu Marion, okazało się, że jest uszkodzony po starciu z Anglikami, nabiera wody i wymaga napraw. Jego dowódca nie zdradzał żadnego zainteresowania odległością Ziemi od Słońca, ani rozmiarami Układu Słonecznego. Zażądał natomiast, aby Marion porzucił swoje zadanie i eskortował go na Mauritius. Było to wprawdzie po drodze na wyspę Rodriguez, ale wobec uszkodzenia okrętu mogło to zająć naprawdę dużo czasu, co stawiało główny cel misji, czyli obserwację tranzytu Wenus, pod wielkim znakiem zapytania. Astronom Guipangry był oczywiście wściekły i według relacji groził dowódcy drugiego okrętu, że go wyrzuci za burtę. Ale na szczęście dla niego nie miał ku temu okazji. W każdym razie Marion musiał wykonać te nowe rozkazy i eskortował napotkany statek aż na Mauritius. Na szczęście nie było jeszcze za późno i Guipangry zdążył na wyspę Rodriguez niemal w ostatnim momencie.
Pech jednak go nie opuszczał. 6 czerwca, czyli dzień tranzytu, był bowiem tak pochmurny, że ku jego rozpaczy nie udało się przeprowadzić wszystkich niezbędnych pomiarów. Niemniej, jak już wspomniałem, była to dopiero pierwsza z dwóch szans, jakie miał Glipangri. Druga nadeszła 8 lat później, w roku 1769, a francuski astronom popłynął wtedy na kolejną wyprawę, tym razem na Karaiby. I tam przy sprzyjającej pogodzie zdołał już wykonać odpowiednie pomiary. I tu dochodzimy do czegoś bardzo ciekawego. Bo dokładnie w tym samym czasie, gdy francuski astronom obserwował ten drugi tranzyt na Karaibach, w innym zakątku świata, na Tahiti, podobne obserwacje prowadzili członkowie wyprawy brytyjskiej pod dowództwem Jamesa Cooka. Jest coś niezwykłego w tym, że Cook i Marion, dowódcy drugiej i czwartej europejskiej wyprawy do Nowej Zelandii, byli związani z tranzytem Wenus i to zupełnie niezależnie od siebie. Ale to dopiero pierwsze z podobieństw pomiędzy nimi. Drugie związane jest ze szczególnymi ludźmi, których Cook i Marion mieli na pokładzie. Jak już wspomniałem, a część z was pewnie dobrze pamięta z osobnego filmu, Cook na Tahiti wziął na pokład Tupae, czyli polinezyjskiego arcykapłana, który odegrał kluczową rolę w dalszej części podróży, zwłaszcza w Nowej Zelandii w kontaktach z Maorysami. Tupaja nie był jednak pierwszym Europejczykiem, który odpłynął z Tahiti na pokładzie europejskiego statku. 3 lata wcześniej, w kwietniu 1766 roku, te wyspy odwiedził bowiem inny odkrywca, francuski kapitan Louis-Antoine du Bougainville. I był to dopiero drugi w historii kontakt mieszkańców Tahiti z Europejczykami. Francuzi zostali przyjęci w sposób bardzo przyjazny, a marynarze rozkoszowali się gościnnością mieszkańców Tahiti, i przede wszystkim mieszkanek. I na podstawie swych bardzo przyjemnych doświadczeń nazwali tę wyspę Wyspą Miłości i prawdziwym rajem na ziemi. Po 10 dniach tak miłego pobytu nadszedł jednak czas na wypłynięcie w morze. I właśnie wtedy, właściwie w ostatnim momencie, Bougainville zabrał na pokład jednego z tubylców. Ochotnika imieniem Ahutoru, który miał z nim popłynąć do Francji. Ahutoru miał wtedy około 30 lat. Większość źródeł nazywa go Tahitańczykiem, co po części jest prawdą, bo na tej wyspie mieszkał, być może przez większość życia, ale oryginalnie był z Raiatei, czyli innej wyspy w tym samym archipelagu. A Raiatea, jak może pamiętacie, była rodzinną wyspą Tupai i dawnym centrum migracji polinezyjskich, związanych z zasiedleniem Nowej Zelandii kilka wieków wcześniej. Muszę przyznać, że historie Tupai, Ahutoru, Cooka, Marion, kapitana du Surville, migracji Maorysów, Tahiti, Raiatei i Nowej Zelandii są tak bardzo ze sobą powiązane i pełne tak wielu zbiegów okoliczności, że jest to co najmniej zastanawiające. Choć może lepszym określeniem byłoby zupełnie niesamowite. W każdym razie Ahutoru był synem wodza z Raiatei, a francuski kapitan zapisał, że był bardzo inteligentny, miał wspaniały zmysł obserwacji i dużą wiedzę z zakresu astronomii. I w przeciwieństwie do Tupai był bardzo lubiany i popularny wśród załogi. Po opuszczeniu Tahiti Bougainville popłynął na zachód. Jednym z etapów podróży był postój w Batavii na wyspie Jawa, gdzie Ahutoru, zupełnie tak jak niedługo później Tupaja, mógł po raz pierwszy dotknąć nowego, dziwnego, europejskiego świata. Także i on zachorował tu na czerwonkę, ale nie umarł i choć był słaby jeszcze przez wiele miesięcy, udało mu się powrócić do zdrowia. Po drodze do Francji członkowie wyprawy odwiedzili jeszcze Mauritius na Oceanie Indyjskim, gdzie Ahutoru poznał tamtejszego gubernatora. Potem ruszyli trasą dookoła Afryki i w marcu 1769 roku dopłynęli w końcu do Francji. Co ciekawe, zakotwiczyli w Somalu w Bretanii, czyli w rodzinnej miejscowości Marion. Ot taki kolejny zbieg okoliczności. Tym samym Ahutoru stał się pierwszym Polinezyjczykiem, który odwiedził Europę, a przynajmniej pierwszym, o którym wiemy, polinezyjskim odkrywcą Europy. Bougainville zabrał go do Paryża i do Wersalu, gdzie Ahutoru, syn wodza z Raiatei, wyspy na końcu świata, został przedstawiony królowi Francji, Ludwikowi XV. W kolejnych tygodniach Ahutoru stał się ulubieńcem paryskiego salonu.
obracał się w kręgu wielu wybitnych i wysoko postawionych postaci – naukowców, artystów, pisarzy i filozofów. Według jednej z relacji był także przedmiotem wielkiego zainteresowania wśród kobiet, a to m.in. ze względu na jego, tu cytat, doskonałe przymioty naturalne. Szczególne względy okazała mu zwłaszcza Madame de Choiseul, żona francuskiego ministra spraw zagranicznych. Tymczasem równolegle Bougainville i jego załoga opowiadali wszystkim o raju, jakim było Tahiti, z jego ciepłym klimatem, piękną przyrodą i gościnnością mieszkańców oraz mieszkanek. Te opowieści z jednej strony zachwyciły Francuzów, z drugiej jednak doprowadziły do oskarżeń wobec kapitana Bougainville o nieetyczne wyrwanie Ahutoru z tego raju na ziemi i przywiezienie go do Paryża jako żywy eksponat. A jednak Ahutoru radził sobie w Paryżu całkiem nieźle. Nie potrafił co prawda nauczyć się francuskiej wymowy i opanował jedynie podstawowe francuskie słownictwo, ale swobodnie się czuł na ulicach Paryża, używał pieniędzy, zegarka i co ciekawe, zachwycał się teatrem oraz operą. Minęło jednak około 10 miesięcy, a Ahutoru zaczął przejawiać objawy depresji i tęsknoty za domem. Dlatego francuskie władze postanowiły umożliwić mu powrót, a część kosztów podróży pokryli z własnej kieszeni kapitan Bougainville i Madame de Choiseul. Wysłanie człowieka z Francji na Tahiti było jednak w tamtych czasach niezmiernie trudne. Nie można było po prostu kupić biletu na rejs na drugi koniec świata, a Tahiti do tego czasu odwiedziły dopiero 3 europejskie wyprawy. Dlatego podróż musiała odbywać się etapami. Najpierw Ahutoru został wysłany bliżej, do francuskiej kolonii na Mauritiusie, na Oceanie Indyjskim, którą już raz zresztą odwiedził w drodze do Francji. Tamtejszy gubernator otrzymał z kolei polecenie znalezienia dla Ahutoru dalszego transportu na Tahiti. I tu, na francuskiej wyspie na Oceanie Indyjskim, łączą się losy dwóch ważnych postaci tej opowieści – Ahutoru oraz Marion. Po powrocie z wyprawy związanej z tranzytem Wenus i zakończeniu wojny siedmioletniej, Marion powrócił do marynarki handlowej. Pracował dla francuskiej kompanii wschodnioindyjskiej i kursował w celach handlowych pomiędzy Francją a Mauritiusem, a także na przykład do Indii i na Seszele. Mauritius musiał się mu zresztą spodobać, bo wkrótce osiedlił się na tej wyspie, a jakiś czas później dołączyła do niego jego żona Julie, która dotychczas mieszkała we Francji. Niestety mniej więcej w tym samym czasie nastąpił cios, którego Marion raczej się nie spodziewał. Kompania wschodnioindyjska upadła i nasz kapitan, wówczas 45-latek, nagle stracił pracę. Był co prawda stosunkowo bogaty, ale i tak aktywnie poszukiwał nowego zajęcia. I tu wielką szansą wydało mu się przybycie na wyspę Ahutoru. Gdy tylko Marion dowiedział się o potrzebie odstawienia go na Tahiti, zgłosił się do tego zadania na ochotnika, zdejmując z głowy gubernatora ogromny kłopot. Za tą decyzją stały co najmniej 2 powody. Pierwszy filozoficzny. Marion był wielkim zwolennikiem narracji o szlachetnych mieszkańcach południowego Pacyfiku, bardzo przyjaznych i żyjących w raju, zgodnie z prawami natury. Ten obraz utrwalił w nim m.in. Philibert Commerson, słynny francuski przyrodnik, który był na Tahiti wraz ze wspomnianą już wyprawą Bougainville i który oczywiście znał Ahutoru. Commerson był wnikliwym obserwatorem kultury Tahiti i opowiadał o niej z niezwykłym entuzjazmem, a Marion chłonął te opowieści, które bardzo pasowały zresztą do jego światopoglądu. Marion chciał osobiście zanurzyć się w tym raju na ziemi, zagubionym wśród mórz południowych i oczywiście pomóc Ahutoru. Drugi powód był jednak całkowicie innego rodzaju. Marion miał bowiem nadzieję na to, że podczas wyprawy zdobędzie przyprawy lub inne towary, które będzie mógł potem sprzedać z pokaźnym zyskiem. Handel gałką muszkatułową i goździkami był w tamtych czasach bardzo dochodowy, a Marion był gotów zaryzykować i potraktować wyprawę jako inwestycję. Źródła podają sprzeczne informacje odnośnie tego, kto tak naprawdę sfinansował wyprawę Marion. Jedna z najbardziej wiarygodnych podaje, że Marion zaoferował przewiezienie Ahutoru na Tahiti na własny koszt. Inne z kolei, że jakiś udział finansowy miały w tym władze francuskie.
Wydaje się jednak niemal pewne, że Marion miał ogromny finansowy udział w tym przedsięwzięciu i wydał większość swojej osobistej fortuny na zakup statku i jego wyposażenie. Prawdopodobnie zastawił też swój majątek we Francji i pożyczył ogromną sumę od swojego kuzyna. Zdecydowanie postawił więc wszystko na jedną kartę. Z drugiej strony, francuski rząd za pośrednictwem gubernatora kolonii na Mauritiusie także miał ważny udział w tym przedsięwzięciu. Wyprawa Marion była postrzegana jako ogromna szansa na odkrycie dla Francji nieznanych dotąd lądów. W tym przede wszystkim Terra Australis, legendarnego południowego kontynentu, który mógł się znajdować gdzieś na południowym Pacyfiku albo na południowym Oceanie Indyjskim. Trzeba jednak się było spieszyć, bo tego samego lądu poszukiwali już Brytyjczycy, w tym nie kto inny jak James Cook, który niedawno powrócił z wyprawy związanej z tranzytem Wenus i dokonał podczas niej wielkich odkryć w Nowej Zelandii, a później w Australii. Było wielce prawdopodobne, że Cook albo inni brytyjscy żeglarze wkrótce powrócą w tę stronę, odkryją kolejne lądy i przejmą całe korzyści z handlu na Morzach Południowych. Dlatego to właśnie teraz otwierała się być może najlepsza szansa na to, aby Francuzi mogli ich ubiec. I stąd władze francuskie były gotowe dołożyć swoją cegiełkę do wyprawy Marion. Podsumowując, były trzy cele wyprawy. Transport Ahutoru na Tahiti, odkrycie Terra Australis lub innych lądów dla Francji oraz prywatny cel kapitana Marion związany z handlem przyprawami. Ostatecznie Marion miał do swojej dyspozycji dwa statki, Marquis du Castries, którego kupił na własny koszt, oraz Le Mascara, który został mu użyczony przez gubernatora wyspy Mauritius. Przy okazji drobna uwaga odnośnie terminologii i odwiecznego sporu, co jest okrętem, a co statkiem. Istnieją tu dwa podejścia. Jedno jest takie, że statek i okręt to coś zupełnie innego, a drugie, że każdy okręt to statek, ale nie każdy statek to okręt. Obie wersje mają swoją logikę i zatwardziałych zwolenników. Ja za słownikiem języka polskiego przyjmuję, że okręt to statek należący do marynarki wojennej, czyli że statek jest szerszym i bardziej uniwersalnym pojęciem. Jest to dla mnie o tyle wygodne, że w relacjach i opowieściach często do końca nie wiadomo, czy dana jednostka była okrętem czy nie, bo na przykład jej maszty tylko mignęły bohaterom na horyzoncie i nie mamy pojęcia, czy należała do marynarki wojennej czy nie. Inny przykład dotyczy już bezpośrednio wyprawy Marion. Marquis du Castries należał do osoby prywatnej, ale był uzbrojony, a misja miała charakter mieszany, trochę prywatny, a trochę państwowy. Stąd myślę, że najwygodniej jest przyjąć, że statek to określenie uniwersalne, obejmujące również okręty i takiej konwencji trzymam się w filmie, nie upierając się jednak, że jest to jedyna możliwa wersja. W każdym razie Marion objął oczywiście dowództwo nad całą wyprawą i był też dowódcą statku Le Mascara, który został mu użyczony. Dowódcą drugiego statku, Marquis du Castries, został natomiast Ambroise Bernard Marie du Clemer, młody arystokrata, który miał wówczas niespełna 20 lat. Co ciekawe, niektóre źródła podają, że członkami wyprawy Marion było dwóch marynarzy, którzy niedługo wcześniej brali udział w wyprawie kapitana de Surville. To ta, która niecałe 2 lata wcześniej jako trzecia dotarła do Nowej Zelandii i o której opowiadałem w filmie Pechowy Odkrywca. Obaj kapitanowie, de Surville i Marion, znali się zresztą osobiście. Gdyby faktycznie dwóch członków załogi było na obu wyprawach, to Marion dysponowałby już zawczasu sporą wiedzą odnośnie Nowej Zelandii oraz południowego Pacyfiku. Ale o ile wiem, nie ma na to dowodów. Ci dwaj musieliby się znaleźć w Peru w kwietniu 1770 roku, gdzie wtrącono ich do hiszpańskiego więzienia. Następnie musieliby jakoś uciec i dostać się na Mauritius na Oceanie Indyjskim, w sam raz by zdążyć na wypłynięcie drugiej wyprawy. Mieliby na to rok z małym zapasem, więc jest to teoretycznie możliwe, choć jednak stosunkowo mało prawdopodobne. Warto się jednak przyjrzeć innej postaci, która popłynęła z Marion, a mianowicie człowiekowi nazwiskiem Julien-Marie Crozet, który jest autorem najważniejszej zachowanej relacji z tej wyprawy i którego zapiski będę wielokrotnie cytował w tej opowieści.
Crozet, tak jak Marion, pochodził z Bretanii i także był bardzo doświadczonym 40-kilkuletnim żeglarzem. Był wcześniej dowódcą wielu statków handlowych i okrętów wojennych. Pływał po Atlantyku i Oceanie Indyjskim i brał udział w tych samych wojnach co Marion. Co ciekawe, 8 lat wcześniej służył pod rozkazami Marion podczas wspomnianej wyprawy na wyspę Rodriguez, związanej z tranzytem Wenus. Potem ich drogi na jakiś czas się rozeszły, ale tak się złożyło, że zupełnym przypadkiem Crozet trafił do portu na Mauritiusie, akurat w momencie, kiedy Marion kompletował swoją załogę. A ponieważ obaj znali się dobrze i darzyli ogromnym zaufaniem, Marion zaproponował Crozet, by został jego zastępcą na statku Le Mascara, na co ten chętnie przystał. I tak nadszedł październik 1771 roku, już rok od przybycia Ahutoru na Mauritius. Dwa statki z pełną załogą stały gotowe w porcie, a kapitan Marion czekał już tylko na dokończenie kompletowania zapasów i sprzętu. Miał jednak ogromny, niespodziewany problem, bowiem na wyspie wybuchła w tym czasie epidemia ospy, która nie tylko opóźniała dostawy, ale przede wszystkim była poważnym zagrożeniem dla życia załogi i powodzenia wyprawy. Kapitan doszedł jednak do wniosku, że wypłynięcie w morze, nawet bez wszystkich zapasów, jest mniej ryzykowne niż pozostanie na wyspie. Dlatego w końcu 18 października dwa statki podniosły żagle i opuściły Mauritius. Pierwszym celem wyprawy była odległa o 200 km na zachód wyspa nazywana obecnie Reunion. Tu planowano uzupełnić niektóre zapasy, ale ostatecznie kapitan Marion został zmuszony do opuszczenia tej wyspy, tak aby nie zawlec na nią choroby, na którą mógł potencjalnie chorować już ktoś z załogi. Dlatego obrano kurs na odległy o dalsze 1000 km Fort Dufa na Madagaskarze. Ale niestety, zaczął się materializować jeden z najgorszych możliwych scenariuszy. Pierwsze objawy ospy zaczął bowiem zdradzać nie kto inny jak Ahutoru. 6 listopada dwa statki dotarły na Madagaskar, ale niestety, już następnego dnia Ahutoru umarł. To smutne wydarzenie miało ogromny wpływ na dalszy przebieg podróży. Wielka wyprawa, dla której Marion się zapożyczył i zaryzykował cały majątek swojej rodziny, już na początku straciła swój pierwotny cel. Choć z drugiej strony, cele związane z handlem oraz poszukiwaniem Terra Australis były wciąż aktualne i dlatego wyprawa nie została przerwana. Żadne źródła, do których dotarłem, nie precyzują, którędy dokładnie miała przebiegać pierwotna trasa wyprawy. Najkrótsza trasa z Mauritiusu na Tahiti wiedzie na wschód przez południowy Ocean Indyjski, okolice Tasmanii i Nowej Zelandii i południowo-zachodni Pacyfik. Marion ruszył jednak w zupełnie inną stronę, na Madagaskar i według relacji Crozet miał uzupełnić niektóre zapasy jeszcze dalej na zachód, bo aż w Kapsztadzie. Z Kapsztadu najkrótsza trasa na Tahiti prowadzi już jednak przez południowy Atlantyk i na południe od Ameryki Południowej. A to pozostawia nas z pytaniem bez odpowiedzi, czy według pierwotnego planu wyprawa miała się tam udać płynąc na wschód czy też na zachód. Niemniej po śmierci Ahutoru rejs na Tahiti przestał być już w ogóle konieczny, a zatem Marion mógł się skupić na swoim drugim zadaniu, czyli poszukiwaniu Terra Australis. Według ówczesnych przypuszczeń, wielki południowy kontynent mógł sięgać południowego Pacyfiku lub południowej części Oceanu Indyjskiego. I to właśnie tę drugą możliwość miał najpierw zbadać Marion. Dlatego wyprawa, zgodnie z pierwotnym planem, udała się najpierw do Kapsztadu, a potem po uzupełnieniu zapasów skierowała się na południowy wschód, w nadziei na przełomowe odkrycie wielkiego południowego kontynentu. Pierwsze nadzieje na takie odkrycie pojawiły się już na samym początku podróży, ale tu po raz pierwszy oddam już głos panu Crozet, który widział to wszystko na własne oczy. Płynęliśmy wciąż na południowy wschód. O 6 rano 13 stycznia ujrzeliśmy mewy, które nigdy nie odlatują daleko od lądu. Widzieliśmy też dużo wodorostów, którymi pokryło się morze. Wreszcie o 3:30 dostrzegliśmy ląd, który rozciągał się 4 do 5 mil na zachód od nas.
Ponieważ mgła była gęsta, sondowaliśmy dno i znaleźliśmy je na 80 sążniach z grubym piaskiem zmieszanym z koralem. I jednocześnie widzieliśmy też wyraźnie więcej lądu na północy. Nie sposób było dostrzec z daleka miejsce, gdzie kończyłby się ten ląd. Było więc całkiem możliwe, że rozciąga się bardzo daleko i może stanowić część kontynentu. Ziemia zdawała się wznosić bardzo wysoko i była pokryta górami. Pan Marion nazwał ten ląd Krainą Nadziei, bo jej odkrycie dawało nam wielką nadzieję odnalezienia tego, czego szukaliśmy, czyli wielkiego południowego kontynentu. Ale wtedy mgła nagle pozbawiła nas widoczności. Było zbyt mglisto, by móc się dowiedzieć, czy kraj porośnięty był roślinnością i czy był zamieszkany. Popłynęliśmy więc kawałek dalej na północ i tam odkryliśmy drugi kawałek lądu, tym razem na pewno wyspę. Morze stało się bardzo wzburzone i wiatr bardzo się wzmógł. W południowo-wschodniej części tej wyspy zauważyłem zatoczkę, w której zdawała się znajdować duża jaskinia, a wokół niej widzieliśmy mnóstwo dużych białych plam, które z oddali wyglądały jak stada owiec. Wydawało mi się, że widziałem wodospad schodzący z gór, ale wyspa była jałowa, bez roślinności i miała około 7 lub 8 mil w obwodzie, a pan Marion nazwał ją wyspą jaskiniową. Rankiem 14 stycznia wróciliśmy na południe, do Krainy Nadziei, którą odkryliśmy poprzedniego dnia. Zbliżyliśmy się do niej na odległość 6 mil. Kraina była pokryta mgłą, ale wydawała nam się zielona. Góry były bardzo wysokie, a szczyty pokryte śniegiem. Już mieliśmy szukać kotwicowiska w zatoce przed nami i zbadać tę ziemię, kiedy zdarzył się przykry wypadek i dwa nasze statki wpadły na siebie, ścierając się masztami. Marquis du Castries stracił bugszpryt i fokmaszt. My z kolei straciliśmy bezanmaszt, a także galerię na prawej burcie. Ten wypadek poważnie pokrzyżował nam plany. Na szczęście wiatr ucichł, morze było spokojne i mieliśmy sprzyjającą pogodę, by dokonać prowizorycznych napraw. Po trzech dniach wiatr stał się jednak znowu bardzo gwałtowny. Było już bardzo zimno, a śnieg padał prawie przez cały czas. Biorąc pod uwagę stan statków, nie odważyliśmy się zapuszczać dalej na południe. Góry Kraju Nadziei były pokryte śniegiem, dlatego prawdopodobnie niewiele dalej w kierunku południowym nasze statki otoczyłby lód. Porzuciliśmy więc nasze odkrycie bez lądowania i popłynęliśmy dalej wzdłuż 46. równoleżnika południowego. Tu wtrącę się panu Krozę na chwilę, żeby powiedzieć, co tak naprawdę odkryli Francuzi na samym początku wyprawy. Były to dwie wyspy subantarktyczne, współcześnie nazywane wyspami księcia Edwarda, odległe od południowej Afryki o ponad 1700 km. Właściwie te wyspy zostały odkryte już ponad 100 lat przed francuską wyprawą przez załogę holenderskiego statku, ale ich położenie zostało wtedy oszacowane błędnie i aż do wyprawy Marion nie natknął się na nie nikt inny. Dziś obie te wyspy należą do RPA. Ta mniejsza, którą Marion nazwał wyspą jaskiniową, nosi obecnie podobną nazwę jak cały archipelag – wyspa księcia Edwarda. Natomiast większa, którą Marion nazwał Krainą Nadziei i miał nadzieję, że jest to część kontynentu, zmieniła swą nazwę w XIX wieku za sprawą pływających w pobliżu wielorybników i jest nazywana dzisiaj Wyspą Marion. Ale wracając do opowieści. Tak jak wspominał Crozet, Francuzi nie zdołali wylądować na żadnej z tych wysp i po zderzeniu statków, które doprowadziło do poważnych uszkodzeń ich masztów, ruszyli na wschód ku kolejnym odkryciom. A Crozet opisał to tak. Przez następne 6 dni nie spotkało nas nic poza mgłą, deszczem i nadmiernym chłodem. Potem ujrzeliśmy dwie niewielkie wysepki, które pan Marion nazwał wyspami zimnymi, ale po chwili nadeszła mgła i straciliśmy je z oczu. Płynęliśmy dalej na wschód i 23 ujrzeliśmy kolejną, bardzo wysoką wyspę, która zdawała się kończyć wielkim przylądkiem. Pan Marion robił co mógł, aby się do niej zbliżyć, ale nasze załogi ledwie mogły pracować z powodu ciągłego deszczu i zimna, ponieważ nie były wystarczająco ciepło odziane, aby wytrzymać klimat, w którym lato jest znacznie surowsze niż zima na wybrzeżach Francji.
Wielka góra lodowa, którą widzieliśmy tego dnia około 5 po południu, może dać wyobrażenie o zimnie, którego doświadczaliśmy. O 3 nad ranem 24 ponownie ujrzeliśmy tę samą wyspę. W tym czasie nie było wiatru, morze było nieco wzburzone, ale mgła była mniejsza. Wyspę widziałem bardzo wyraźnie z odległości 2 mil. Była okrągła i tak wysoka, że przy dobrej pogodzie można ją było zobaczyć z odległości 20 mil, a szczyty gór były pokryte śniegiem. O 9 na południowym wschodzie zobaczyliśmy jeszcze jedną wyspę. Również była okrągła, bardziej górzysta, ale mniejsza niż pierwsza i nazwaliśmy ją Wyspą Suchą. O 11 pan Marion kazał spuścić łódź i kazał mi do niej wejść, abym w imieniu króla objął w posiadanie większą z tych wysp, którą kapitan nazwał Wyspą Posiadłości. Moje zadanie polegało na postawieniu stopy na brzegu i złożeniu w bezpiecznym miejscu butelki, zawierającej, zgodnie ze zwyczajem, akt przejęcia własności. Miejsce, w którym wylądowałem, było pełne kamieni. Wszedłem na wzgórze, skąd zobaczyłem śnieg leżący w kilku dolinach. Ziemia wydawała mi się jałowa i porośnięta bardzo drobną trawą. Nie mogłem znaleźć ani jednego drzewa, ani krzewu na wyspie i nie zostałem wystarczająco długo, aby znaleźć tam świeżą wodę, ale możliwe, że da się ją znaleźć w dolinach, które widziałem. Ponieważ wyspa jest stale narażona na działanie burzowych wiatrów zachodnich, nie wydaje mi się, by mogła być zamieszkana. Znalazłem tylko wielkie liczby pingwinów, słoni morskich, petreli, kormoranów i wiele innych gatunków. Zwierzęta te nigdy wcześniej nie widziały ludzi. Samice ptaków po cichu wysiadywały jaja, inne karmiły swoje maleństwa, a jeszcze inne kontynuowały swoje zabawy, nie wyglądając na przestraszone moją obecnością. I gdybym chciał, mógłbym je schwytać ręcznie. Po opuszczeniu wyspy byliśmy w ciągłej mgle, która była tak gęsta, że często musieliśmy strzelać z armat, aby uchronić się przed kolizją. Nasza pozycja była teraz korzystna dla odkrycia kontynentu południowego, gdybyśmy tylko mogli posunąć się dalej w kierunku południowo-wschodnim. Ale niestety stan Marquis du Castries, który bardzo ucierpiał w zderzeniu, nie pozwolił panu Marion na realizację jego ambitnych planów. Obraliśmy więc kurs na wschód, w kierunku południowej części Nowej Holandii, zwanej Ziemia Van Diemena, i dotarliśmy tam 3 marca. Wyspy, których odkrycie opisał przed chwilą Crozet, to kolejny archipelag subantarktyczny, zupełnie nieznany aż do francuskiej wyprawy. Obecnie należy właśnie do Francji i składa się z 2 grup wysp, kilku mniejszych na zachodzie i 2 większych na wschodzie. Crozet był prawdopodobnie pierwszym człowiekiem, który postawił stopę na tym archipelagu. I to od jego nazwiska pochodzi jego obecna nazwa, to znaczy Wyspy Crozet. Stąd 2 statki kapitana Marion popłynęły dalej na wschód, ale póki co nie odkryły żadnego innego lądu i w końcu po przebyciu 7000 km dotarły do Tasmanii, znanej w tym czasie pod nazwą Ziemi Van Diemena. 130 lat wcześniej odkrył ją dla Europejczyków Abel Tasman, nawiasem mówiąc, podczas tej samej podróży, w której odkrył też Nową Zelandię. Co ciekawe, w czasach Marion nie było jeszcze pewności, czy jest to wyspa, czy też część kontynentu australijskiego, zwanego wtedy Nową Holandią. Podejrzewano także, że ziemia Van Diemena może być bezludna, bowiem wyprawa Tasmana nie napotkała tam żadnych ludzi. Francuzi zakotwiczyli przy południowo-wschodnim wybrzeżu Tasmanii, w miejscu, które dziś nosi nazwę Zatoka Marion, i byli pierwszymi Europejczykami, którzy mieli okazję przekonać się, że ten kawałek lądu jednak jest zamieszkany. Crozet opisał to tak. Gdy tylko rzuciliśmy kotwicę w zatoce, dostrzegliśmy około 30 mężczyzn siedzących na brzegu. Po blasku ognisk i dymach, które widzieliśmy w nocy i w dzień, wywnioskowaliśmy, że kraj ten jest gęsto zaludniony. Następnego poranka łodzie zostały wysłane na brzeg, z uzbrojonym oddziałem żołnierzy i marynarzy. Tubylcy okazali się być spokojni. Zebrali drewno na opał i ułożyli coś w rodzaju stosu. Następnie podali nam kilka suchych, zapalonych konarów i najwyraźniej dawali nam zaproszenie do podpalenia ich stosu. Nie rozumieliśmy, co mieli na myśli przez tę ceremonię, ale zapaliliśmy stos.
Tubylcy wcale się tym nie zdziwili i pozostali wokół nas, nie robiąc ani przyjaznych, ani wrogich demonstracji. Były z nimi ich kobiety i dzieci. Byli zwykłego wzrostu, czarni, z wełnistymi włosami, a mężczyźni i kobiety byli jednakowo nadzy. Klimat tej południowej części Nowej Holandii wydawał nam się bardzo zimny, mimo że byliśmy tam w środku lata i nie mogliśmy zrozumieć, jak tubylcy mogą tam funkcjonować nago. Niektóre kobiety nosiły swoje dzieci na plecach, spięte sznurkiem. Staraliśmy się pozyskać dobrą wolę tych ludzi za pomocą prezentów, ale oni z pogardą odrzucili wszystko, co im oferowaliśmy, nawet żelazo, lusterka, chusteczki do nosa i kawałki materiału. Pokazano im kury i kaczki przywiezione ze statku, by zrozumieli, że chcemy od nich kupić podobne. Te zwierzęta okazały im się jednak nieznane i ze złością je odrzucili. Badaliśmy tych tubylców przez około godzinę, kiedy na brzegu wylądował kapitan Marion. Jeden z tubylców podszedł do niego i zaoferował mu, tak jak poprzednio innym, podpałkę, aby zapalić mały stos drewna. Kapitan, sądząc, że to uroczystość mająca na celu udowodnienie, że przybył z pokojowymi intencjami, nie zawahał się zapalić stosu. Ale od razu się okazało, że coś w tym wszystkim było nie tak. Gdy tylko stos został podpalony, tubylcy pospiesznie wycofali się na pagórek, z którego zrzucili na nas deszcz kamieni, przez co ranny został kapitan Marion oraz oficer, który był z nim. Natychmiast odpowiedzieliśmy ogniem i szybko wróciliśmy na pokład. Próbowaliśmy znaleźć inne bezpieczne miejsce, gdzie moglibyśmy zejść na brzeg. Tubylcy wysłali swoje kobiety i dzieci do lasu i podążyli za nami wzdłuż brzegu, a kiedy chcieliśmy wylądować, sprzeciwili się temu. Jeden z nich wydał straszliwy krzyk, a cały motłoch natychmiast rzucił w nas spiczastymi włóczniami, raniąc jednego z naszych towarzyszy w nogę. Rana nie była poważna, a łatwość, z jaką został później wyleczony, dowiodła, że te drewniane oszczepy nie były na szczęście zatrute. Gdy tylko rzucili oszczepami, odpowiedzieliśmy strzelaniną, która zraniła kilku i zabiła jednego z nich. Natychmiast uciekli do lasu, wyjąc przeraźliwie i zabierając ze sobą tych, którzy byli ranni. Po ucieczce tubylców pan Marion wysłał dwa dobrze uzbrojone oddziały na poszukiwanie świeżej wody i drewna nadającego się do budowy masztów. Oddziały przeszukały 2 mile w głąb lądu, ale nie odnalazły tego, co było potrzebne. Spędziliśmy tam 6 dni, nie ustając w poszukiwaniach, ale wszystko na próżno. Kapitan, widząc, że tracimy czas na szukanie wody w kraju tak dzikim jak jego mieszkańcy, postanowił zatem popłynąć do Nowej Zelandii, gdzie miał nadzieję odnaleźć wodę, której nam brakowało, a także drewno potrzebne do odtworzenia masztów Marki Ducastri oraz możliwość uszczelnienia Le Mascara, który bardzo przeciekał. Tu na chwilę przejmę pałeczkę opowiadania od pana Crozet. Po 2 tygodniach podróży, 25 marca, Francuzi dostrzegli na horyzoncie ląd, sylwetkę wulkanu Taranaki na Wyspie Północnej, który Marion nazwał Pic Mascara na cześć swojego statku. Co ciekawe, była to już 3. nazwa tej góry po maoryskiej Taranaki oraz Mount Egmont, którą nadał jej Cook kilka lat wcześniej. W każdym razie zachodnie wybrzeże Wyspy Północnej nie jest najlepszym miejscem do lądowania. Występują tu silne wiatry, burze i wysokie fale. Dlatego kapitan Marion, tak samo jak jego poprzednik, kapitan de Surville, popłynął na północ w poszukiwaniu jakiegoś lepszego miejsca, w którym można byłoby się zatrzymać na dłużej, na czas naprawy statków. I znowu, na całej długości wybrzeża Francuzi obserwowali oznaki życia, na przykład światła ognisk, co było znakiem, że wybrzeże tej wyspy jest gęsto zaludnione przez Maorysów. Na dalekiej północy, w okolicach dzisiejszego Hokianga, podjęto pierwszą próbę zejścia na ląd i zdobycia wody, a do tej misji wybrano oficera nazwiskiem Jean Roux. Zadanie zostało wykonane. Roux wrócił cały i zdrowy, za to bez noża i chusteczki do nosa, które wymienił na świeżą rybę u napotkanych na lądzie Maorysów. Ale to nadal nie było najlepsze miejsce na długi postój w celu naprawy statków. Francuzi popłynęli więc dalej, wzdłuż wybrzeża, z nadzieją, że gdy tylko opłyną przylądek północny, po jego drugiej stronie natrafią na spokojniejsze wody. Ale niestety, tutaj warunki znowu nie były łaskawe dla załogi kapitana Marion. Pogoda się pogorszyła, a ciemne chmury przerodziły się w wielką burzę. Walka z żywiołem była niezwykle trudna. Stracono kilka kotwic, a oba statki doznały dalszych, poważnych uszkodzeń.
Potrzeba naprawy była więc teraz jeszcze bardziej paląca i zanosiło się na to, że nawet w sprzyjających warunkach potrwa to wiele długich tygodni. Burza w końcu jednak ustała, a dwa francuskie statki pożeglowały na południowy wschód i na początku maja dotarły do pięknej Zatoki Wysp, odległej o jakieś 150 km od najbardziej na północ wysuniętego przylądka wyspy. I tu oddaję już głos Julia Marie Crozet. 3 maja wysłaliśmy łódź na brzeg, na wschód od przylądka, który nazwaliśmy przylądkiem kwadratowym ze względu na jego kształt. Około 2 mil od tego przylądka zobaczyliśmy zbliżające się do nas 3 łodzie tubylców. W tym czasie wiał słaby wiatr, a morze było spokojne. Jedno z czółen z 9 ludźmi zbliżyło się do statku, więc daliśmy znak tubylcom, aby weszli na pokład i podaliśmy im kilka drobiazgów, aby ich zachęcić. Przybyli z pewnym niepokojem i wydawali się nie być pozbawieni strachu, kiedy wspinali się po burcie statku. Pan Marion przyjął ich godnie, zaprowadził do sali map i poczęstował chlebem. Nakłaniano ich do zdejmowania ich ubrań, a zamiast nich dano im koszule i spodnie, które zdawali się zakładać z przyjemnością. Podano im także alkohol, ale ten pili akurat z obrzydzeniem. Pokazaliśmy im różne narzędzia, takie jak siekiery, toporki i dłuta. Bardzo zależało im na ich posiadaniu, a gdy już je dostali, odpłynęli bardzo zadowoleni. Gdy tylko oddalili się od statku, widzieliśmy jak zdejmują koszule i spodnie, by włożyć swoje dawne ubrania i odkładają na bok te, które dostali od nas. Następnie zbliżyli się do innych czółen i wydawało nam się, że uspokajają swoich towarzyszy, a co więcej, skłaniają ich do odwiedzin na statku. Wkrótce następni przybyli więc na nasz pokład, tym razem już bez najmniejszych oznak strachu czy nieufności i były wśród nich 2 kobiety. Daliśmy im trochę herbatników i kilka innych drobiazgów. Wieczorem, gdy wzmógł się wiatr, czółna wróciły na brzeg, ale 5 lub 6 tubylców z ich własnej woli pozostało na pokładzie. Daliśmy im jedzenie i picie, a nawet jedli z nami wieczerze. Jedli z apetytem wszystkie nasze potrawy, chociaż nie chcieli pić naszego wina. Urządziliśmy im łóżka w salonie i spali w nich dobrze, nie okazując najmniejszej nieufności. Byli jednak obserwowani przez nas przez całą noc. Wśród tych tubylców był jeden z ich wodzów imieniem Tekuri, o którym będziemy mieli sposobność jeszcze usłyszeć i który okazywał wielki niepokój za każdym razem, gdy statek odwracał się od brzegu i manewrował halsem, czekając na łódź, którą rano wysłaliśmy na brzeg. Łódź powróciła o 11 w nocy, a dowodzący oficer zgłosił, że znalazł zatokę, wokół której znajdowała się bardzo znaczna wioska, która rozciągała się daleko w głąb lądu i gdzie znajdował się dobry port, ziemie uprawne, świeża woda i drewno. 4 maja pan Marion wysłał więc na brzeg 2 łodzie, a my poprosiliśmy o pomoc jednego z tubylców, aby popłynął z nimi i wskazał naszym ludziom miejsca, w których moglibyśmy zaczerpnąć wody. O 4 po południu łodzie wróciły z wodą, a oficerowie poinformowali, że znaleźli dobre kotwicowisko w tej zatoce. Przywieźli ze sobą także 2 innych tubylców i powiedzieli, że zostali przyjęci w pobliżu lądu przez dużą liczbę łodzi, w których było wielu bardzo przyjaznych mężczyzn i kobiet. Tego samego dnia zakotwiczyliśmy pośród wysp i pozostaliśmy tam na kotwicy do 11 dnia tego miesiąca, kiedy to popłynęliśmy do innego, bezpieczniejszego portu w tej samej zatoce. Dnia 12 maja 1772 roku, gdy statki były już bezpiecznie zakotwiczone, a pogoda była już całkiem ładna, pan Marion kazał rozbić namioty na wyspie pośrodku portu, którą tubylcy nazywają Moturua. Było tam dużo drewna i wody pitnej, a także odpowiednia zatoczka naprzeciw statku, dokąd moglibyśmy przewieźć chorych i ustanowić obóz. Ledwie zakotwiczyliśmy, gdy przypłynęła duża liczba czółen, przywożąc nam ryby, które, jak wyjaśnili tubylcy, były złowione specjalnie dla nas. Z początku nie wiedzieliśmy, jak rozmawiać z tymi tubylcami, ale przypadkiem pomyślałem wtedy o słownictwie tego Tahitańczyka imieniem Ahutoru, którego pierwotnie mieliśmy odwieźć do domu. Mieliśmy listę przetłumaczonych słów, którą nam przekazano, abyśmy mogli się z nim dogadać. Przeczytałem z tej listy kilka wyrazów i z największym zdziwieniem zauważyłem, że tubylcy doskonale mnie rozumieją.
Wkrótce przekonałem się, że język tego kraju jest bardzo podobny do języka Tahiti, wyspy odległej od Nowej Zelandii o tysiące mil. Z nadejściem nocy czółna się wycofały, zostawiając na naszym pokładzie 8 lub 10 tubylców, którzy pozostali z nami przez całą noc, tak jakby byli naszymi towarzyszami i znali nas od dawna. Następnego poranka przybyło wiele następnych czółen, wypełnionych tubylcami, którzy przywieźli ze sobą swoje dzieci i córki, wszystkie bezbronne i z największą ufnością. Po przybyciu na statek poprosili o herbatniki. Daliśmy więc każdemu, choć tylko po małym kawałku, ponieważ byli tak wielkimi zjadaczami i byli tak liczni, że gdybyśmy dali im zgodnie z ich apetytem, wkrótce skonsumowaliby całe nasze zapasy. Przywieźli też dużo ryb, za które daliśmy im w zamian szklane drobiazgi, kawałki żelaza i gwoździe. Statek był wtedy pełen tubylców, którzy sprawiali wrażenie bardzo delikatnych, a nawet czułych. Stopniowo poznawali oficerów i nazywali ich po imieniu, ale do pokoju map wpuszczaliśmy tylko wodzów, kobiety oraz dziewczęta. Wodzów wyróżniały pióra we włosach na czubku głowy. Kiedy dobrze poznaliśmy tych tubylców, zaprosili nas do lądowania i odwiedzin w ich wiosce, co też wkrótce zrobiliśmy. Wysiadłem na lądzie z panem Marią, dobrze uzbrojony i z oddziałem żołnierzy. Wędrowaliśmy wzdłuż części zatoki, gdzie naliczyliśmy 20 wiosek, wystarczająco dużych, by w każdej zmieścić po 400 osób. Przywódcy niektórych z nich nalegali z zaproszeniami, abyśmy poszli z nimi, więc weszliśmy do kilku z tych wiosek. Tubylcy wychodzili nam na spotkanie bez broni, z kobietami i dziećmi. Ofiarowaliśmy im drobne upominki, z których wydawali się bardzo cieszyć. W kilka dni po naszym przybyciu do Zatoki Wysp, pan Marion odbył kilka podróży wzdłuż wybrzeża, a nawet w głąb kraju, w poszukiwaniu odpowiedniego drewna do budowy masztów, a w tych wyprawach towarzyszyli mu wszędzie tubylcy. 23 maja pan Marion odkrył las wspaniałych wysokich drzew, nazwanych Kauri, około 2 mil w głąb lądu w zasięgu zatoki. Wkrótce zaczęliśmy zatem pracę. Wysłaliśmy tam 2/3 naszych załóg z siekierami, narzędziami i całym niezbędnym sprzętem, nie tylko do wycinania drzew i robienia z nich masztów, ale także do wyrównywania drogi przez 3 niewielkie pagórki oraz przez bagno, które musieliśmy potem przebyć, aby sprowadzić maszty na morski brzeg. Zbudowaliśmy też chaty przy brzegu, najbliżej miejsca wycinki drzew. I właśnie w to miejsce nasze statki wysyłały codziennie łodzie załadowane prowiantem dla robotników, którzy kwaterowali 2 mile w głąb lądu. Tu zrobię na chwilę przerwę w relacji Crozet, by podsumować, jak logistycznie wyglądał pobyt Francuzów w Zatoce Wysp. 2 statki zakotwiczyły tuż obok siebie, mniej więcej w połowie 1,5-kilometrowej cieśniny pomiędzy wyspą Motorua a stałym lądem. W sumie Francuzi założyli 3 obozy, 2 na stałym lądzie i 1 na wyspie. Pierwszym był obóz Drwali, położony w lesie, jakieś 2 mile w głąb stałego lądu. Drugim magazyn i warsztat przy samej plaży, który służył także za punkt łączności z obozem Drwali. I wreszcie trzeci, prawdopodobnie największy obóz, był położony po drugiej stronie cieśniny, na wyspie Motorua. Był to tak zwany obóz szpitalny, gdzie po długiej morskiej podróży do zdrowia dochodzili chorzy na szkorbut. Potrzebowali odpoczynku na lądzie i świeżych warzyw, dlatego tuż obok założono też ogród warzywny. Oprócz namiotów dla chorych, powstała tam także kuźnia, w której Francuzi przygotowywali żelazne opaski dla nowych masztów. I robiono tam także beczki, do których później planowano zaczerpnąć świeżą wodę na dalszą podróż. Całego tego dużego obozu pilnował oficer nazwiskiem Ru i kilku uzbrojonych mężczyzn. A w sumie przez większość czasu w obozie przebywało co najmniej 70 lub nawet więcej osób, w tym głównie chorzy. Francuzi nie byli jednak na wyspie sami. Obóz szpitalny znajdował się po zachodniej stronie wyspy, natomiast po stronie wschodniej leżała maoryska wioska. 2 inne wioski leżały także na stałym lądzie w bezpośrednim sąsiedztwie statków, a jedną z nich była wioska Wodza Tekuri. Zresztą cała ta okolica była gęsto zaludniona i nieco dalej różnych mniejszych i większych wiosek było o wiele więcej. Relacje z Maorysami układały się jednak bardzo pomyślnie, a Crozet opisał to wszystko tak. Tubylcy byli zawsze wśród nas, w naszych obozach i na naszych statkach.
jedli z naszymi marynarzami i pomagali im w pracy. I za każdym razem, gdy zabierali się do roboty, efekt był bardzo zauważalny, ponieważ byli niezwykle silni, a ich pomoc bardzo odciążała nasze załogi. Dostarczali nam ryby, przepiórki, gołębie leśne i dzikie kaczki, a w zamian dawaliśmy im różne przydatne przedmioty, takie jak siekiery, gwoździe, dłuta lub inne narzędzia, choć byli bardziej zadowoleni, gdy dawaliśmy im cukier, chleb albo mięso. Nasi młodzi mężczyźni, zwabieni uprzejmością tubylców i życzliwością ich córek, codziennie odwiedzali ich wioski. Podróżowali nawet w głąb lądu, by polować na kaczki. Zabierali ze sobą tubylców, którzy przenosili ich przez bagna i rzeki z taką łatwością, z jaką mężczyzna nosiłby dziecko. Każdego dnia rozchodziliśmy się po kraju, aby zbadać jego produkcję i sprawdzić, czy uda się nam znaleźć jakieś metale lub inne przedmioty nadające się do handlu. Pan Marion czasami oddalał się bardzo daleko i odwiedzał różne zatoki zamieszkane przez inne klany. Widział tam wioski o wiele większe niż te w naszej zatoce, a wszędzie przyjmowano nas bardzo dobrze. Czasami wracaliśmy w środku nocy, przez lasy, w towarzystwie tłumu tubylców, którzy nosili niektórych z naszych ludzi, gdy byli zmęczeni. Pomimo tych wszystkich dowodów przyjaźni ze strony tubylców, zawsze byliśmy trochę czujni, a nasze łodzie nigdy nie przybijały na brzeg bez dobrego uzbrojenia. Nie dopuszczaliśmy też, by tubylcy wchodzili z bronią na pokład naszych statków. Ale w końcu kapitan Marion rozkazał rozbroić łodzie kursujące na brzeg. Zrobiłem wszystko, co mogłem, by unieważnić ten rozkaz, bo pomimo uprzejmości tubylców, nigdy nie zapomniałem, że nasz poprzednik, Abel Tasman, nazwał zatokę, w której wylądował w Nowej Zelandii, Zatoką Morderców. Ale dla pana Marion największym szczęściem było życie pośród tych tubylców. Kiedy był na pokładzie, sala narad była ich pełna, a on przy pomocy słownictwa Ahutoru starał się z nimi porozumieć i zasypywał ich prezentami. Oni ze swej strony doskonale poznali, że pan Marion był szefem obydwu statków. Codziennie przynosili mu jego ulubione ryby i ilekroć wykazywał pragnienie czegokolwiek, zawsze byli gotowi to spełnić. Ilekroć schodził na ląd, towarzyszyli mu wszyscy tubylcy, tak jakby był to dzień uczty lub święta. I wszyscy, w tym kobiety, dziewczęta, a nawet dzieci, nazywali go po imieniu. Zaufanie było tak wielkie, że Tekuri, wspomniany już wcześniej wódz największej wioski, przywiózł panu Marion na pokład swojego ukochanego syna w wieku około 14 lat i któremu pozwolił nawet nocować na statku. Przyjaźń, którą nam okazali, została doprowadzona do skrajnej poufałości. Wodzowie wchodzili bez ceremonii do naszych kajut na statku i kładli się spać w naszych łóżkach. Oglądali też wszystkie nasze meble kawałek po kawałku i pytali o znaczenie naszych obrazów, choć oczywiście niczego nie rozumieli. Spędzali z nami całe dni, z największymi przejawami przyjaźni i zaufania. Tak bardzo zaznajomiliśmy się z tymi ludźmi, że prawie wszyscy oficerowie mieli wśród nich szczególnych przyjaciół, którzy służyli im i towarzyszyli im wszędzie. I gdybyśmy wyjechali mniej więcej w tym czasie, przywieźlibyśmy do Europy najkorzystniejsze relacje o tych tubylcach. Malowalibyśmy ich obraz w naszych relacjach jako najbardziej uprzejmych i najbardziej gościnnych ludzi na Ziemi. 8 czerwca pan Marion wylądował na brzegu, jak zwykle w towarzystwie tłumu tubylców. Został przyjęty z większymi niż kiedykolwiek demonstracjami przyjaźni. Wodzowie zebrali się i za wspólnym porozumieniem mianowali go wielkim wodzem i wetknęli mu we włosy na czubku głowy 4 białe pióra, które służą do odróżnienia wodzów. Wrócił na pokład bardziej niż kiedykolwiek zadowolony z tubylców. W tym czasie odwiedził mnie młody tubylec, którego darzyłem wielkim uczuciem, który przychodził do mnie codziennie i który okazywał mi wielkie przywiązanie. Był wspaniałym młodzieńcem, dobrze zbudowanym, o słodkim wyrazie twarzy i zawsze uśmiechniętym. W tym szczególnym dniu wydawał się jednak smutny, w sposób jakiego wcześniej u niego nie widziałem. Przywiózł mi w prezencie broń, narzędzia i ozdoby z bardzo pięknego jadeitu. Chciałem mu za to zapłacić żelaznymi narzędziami i czerwonymi chusteczkami, o których wiedziałem, że mu się spodobają, ale wtedy odmówił. Chciałem mu więc ten jadeit oddać, ale on go nie przyjął.
Zaproponowałem mu coś do jedzenia, ale znowu odmówił i odszedł bardzo zasmucony. I nigdy później już go nie widziałem. Kilku innych tubylców, przyjaciół naszych oficerów, którzy codziennie ich odwiedzali, także zniknęło w tym czasie. Ale nie zwracaliśmy na to wystarczającej uwagi. Byliśmy 33 dni w Zatoce Wysp i żyliśmy w najlepszych stosunkach z tubylcami, którzy wydawali się być najlepszymi ludźmi, z którymi można się było spotkać. I znowu na chwilę zastąpię Krozę, by opowiedzieć wam o wypadkach, które wydarzyły się w następnych dniach. W nocy z 9 na 10 czerwca wartownicy w obozie szpitalnym zauważyli około 6 maorysów kręcących się po obozie. To bardzo zaniepokoiło Jean-Ru, oficera odpowiedzialnego za obóz, bo dotąd tubylcy nie przychodzili skrycie i pod osłoną nocy. Rano przybyli znowu, tym razem z rybą w prezencie, a Ru zanotował, że wódz, który był z nimi, z bliska przyglądał się broni palnej, którą Francuzi mieli w obozie i nawet poprosił o demonstrację jej działania. Następnej nocy sytuacja się powtórzyła. Znowu ujrzano, tym razem nawet większą liczbę maorysów krążących wokół obozu, ale gdy tylko zbliżyli się wartownicy, tamci uciekli bez słowa. Kapitan Clemer, czyli kapitan drugiego statku, zaalarmował Marion o podejrzanych działaniach maorysów, do których można by dodać jeszcze kilka kradzieży. Ale Marion nie chciał go słuchać. Z kolei oficer Ru napisał w swoim dzienniku tak. Zauważyłem, że nie powinienem być ufny wobec tych ludzi i jestem przekonany, że tubylcy coś knują. Kapitan Marion jednak zupełnie w to nie wierzy i powtarza, że wystarczy, że będziemy ich traktować życzliwie, a oni nigdy nie zrobią nam krzywdy. Powiedział do mnie: jak możesz oczekiwać, że będę miał złą opinię o ludziach, którzy okazali mi tyle przyjaźni? Skoro czynię im tylko dobro, z całą pewnością nie zrobią mi nic złego. Rozmowa pomiędzy Ru a Marion miała miejsce 11 czerwca. W nocy nie działo się nic szczególnego, natomiast 12 czerwca kapitan Marion na zaproszenie wodza tej kurii udał się na wyprawę rybacką. Było to 4 dni po tym, jak Maorysi uhonorowali Marion na opisanej wcześniej ceremonii i nazwali go wielkim wodzem. Kapitan wraz z 2 oficerami i 13 marynarzami wsiadł do łodzi około 2 po południu. Towarzyszył im wódz Tekuri, który wcześniej przebywał na pokładzie statku, a także inny wódz i kilku innych tubylców. Mieli popłynąć najpierw w pobliże wioski Tekuri, a potem do pobliskiej zatoki, a dalsze wypadki opisał dokładnie Krozę. O zmroku pan Marion nie wrócił na nocleg o zwykłej porze. Nie wrócił też nikt z jego łodzi, ale nikt z nas nie był tym zbytnio zaniepokojony, bo gościnność tubylców była nam dobrze znana. Myśleliśmy, że pan Marion i jego ludzie pozostali na noc na lądzie, w naszych chatach, aby rano być bliżej warsztatów, 2 mile w głąb lądu, gdzie budowano maszty. Budowa masztów zbliżała się już zresztą do końca. Część materiałów została już przetransportowana blisko brzegu, a tubylcy codziennie nam pomagali w tych męczących transportach. Następnego poranka, 13 czerwca, dowódca drugiego statku wysłał na brzeg łódź po drewno i wodę. Jednakże już o 9 zauważono mężczyznę płynącego w kierunku statków wpław i wtedy natychmiast spuszczono łódź, aby mu pomóc i zabrać go na pokład. Ten człowiek był jednym z załogi porannej łodzi wysłanej po wodę. Miał w boku 2 rany zadane włócznią i był ciężko ranny. Powiedział, że kiedy łódź wylądowała na brzegu o 7 rano, pojawili się tam tubylcy bez broni i ze zwykłymi oznakami przyjaźni i pomogli nawet niektórym marynarzom, przenosząc ich na ramionach na brzeg, tak by ci nie musieli już moczyć nóg. Ale gdy marynarze się rozdzielili, aby pozbierać drewno, tubylcy zaatakowali ich wściekle, w grupach po 8 albo 10 na każdego marynarza, z toporami, włóczniami i maczugami i tak ich zamordowali. Ten człowiek, który to przetrwał, miał do czynienia jedynie z 2 lub 3 tubylcami. Najpierw się bronił i otrzymał 2 rany włócznią, ale widząc zbliżających się innych tubylców, uciekł i ukrył się w zaroślach. Stamtąd widział, jak jego towarzysze zostali zabici. Następnie wskoczył do wody i zaczął płynąć do statku.
Po tak strasznej relacji nie mieliśmy już wątpliwości, że pana Marion i 15 ludzi, o których nie mieliśmy żadnych wieści od poprzedniego dnia, mógł spotkać taki sam los jak tych 11, których zabito dzisiaj. Oficerowie, którzy jeszcze nam pozostali, natychmiast spotkali się więc na pokładzie, aby naradzić się w sprawie ratowania tych trzech obozów, które mieliśmy na lądzie. Duża łódź z dobrze uzbrojonym oddziałem żołnierzy została więc natychmiast wysłana na brzeg. Oficer miał polecenie przeszukania wybrzeża w poszukiwaniu pana Marion i jego łodzi, ale przede wszystkim polecono mu ostrzec nasze obozy i przekazać wiadomość o tym, co się stało. Oficer odkrył dwie łodzie, pana Marion oraz tę, którą wysłaliśmy rano, wyrzucone na brzegu u podnóża wioski Tekuri, w otoczeniu tubylców, uzbrojonych w siekiery, miecze oraz muszkiety, które zabrali z dwóch łodzi po zabiciu naszych ludzi. Aby nie tracić czasu, oficer nie zatrzymywał się w tym miejscu, mimo że mógł wtedy łatwo rozproszyć tubylców i odzyskać łodzie. Ale ponieważ obawiał się, że wkrótce może już być za późno, ruszył natychmiast w kierunku obozu, gdzie budowano maszty. Dalej Crozet relacjonuje już wszystko z pierwszej ręki, bo akurat przebywał w obozie obok ścinanych drzew, 2 mile w głąb lądu. Byłem wtedy w obozie drwali. Stałem na niewielkim wzniesieniu, zajęty kierowaniem transportem naszych masztów, gdy około 2 po południu zobaczyłem oddział, przysłany z naszego statku, maszerujący w naszym kierunku. Od razu zrozumiałem, że chcą nam przekazać wiadomość o czymś naprawdę złym. Nie chciałem wystraszyć reszty naszych ludzi, więc kazałem im się zatrzymać, a sam zbliżyłem się do oddziału, aby ustalić, o co chodzi. Gdy tylko usłyszałem meldunek, natychmiast przerwałem pracę i kazałem zebrać narzędzia i broń, załadować muszkiety i podzielić między marynarzy wszystko to, co mogli ze sobą zabrać. Kazałem wykopać też dół w jednym z baraków, żeby zakopać resztę narzędzi i sprzętów, a potem spalić ten barak, by ukryć nasze rzeczy pod popiołem. Moi ludzie nie wiedzieli nic o nieszczęściach, które dotknęły pana Marion i jego towarzyszy. Było bowiem konieczne, by nie stracili głowy i abyśmy mogli wydostać się z kłopotów. Wkrótce dostrzegłem, że byliśmy otoczeni przez uzbrojonych tubylców, którzy zajęli okoliczne wzgórza. I były ich tam już setki, jeśli nie więcej. Nas było z kolei około 60, licząc razem z przybyłym oddziałem, uzbrojonym w muszkiety. Ustawiłem nas w 2 podgrupy i tak ruszyliśmy w drogę, 2 mile w kierunku wybrzeża, gdzie czekała łódź. Tubylcy nas nie nękali, ale szli obok w pewnej odległości, krzycząc w naszym kierunku coś, co napawało nas grozą, że wódz Tekuri zabił Marion. W moim oddziale było kilku doskonałych strzelców, którzy słysząc te słowa aż się palili, by pomścić jego śmierć. I prosili nawet o pozwolenie na ukaranie tych wodzów, którzy zdawali się nam grozić. Ale nie był to czas na zemstę. Śmierć choć jednego z naszych ludzi byłaby dla nas nieodwracalną stratą. A gdybyśmy stracili kilku, oba statki mogłyby nigdy nie opuścić Nowej Zelandii. Poza tym mieliśmy jeszcze obóz szpitalny, który trzeba było ewakuować i w związku z tym powstrzymałem zapał mych ludzi. Kiedy dotarliśmy już do naszej łodzi, tubylcy zaczęli nas bardziej naciskać. Kazałem marynarzom z ładunkiem wsiąść już do środka, a sam zwróciłem się do jednego z wodzów. Wbiłem w ziemię kołek, 10 kroków od niego, i dałem mu wyraźnie do zrozumienia, że jeśli choć jeden tubylec przekroczy linię kołka, zostanie od razu zastrzelony. Powiedziałem im także groźnym tonem, żeby usiedli. Wódz cicho powtórzył mój rozkaz swojemu ludowi i natychmiast tubylcy, w sile już teraz około 1000, usiedli na ziemi. Wejście na pokład łodzi z dużą ilością sprzętu nie było proste, bo obciążona łódź była ciężka i musieliśmy brodzić w wodzie, by ją zwodować. Wszedłem na pokład ostatni, a wtedy tubylcy masowo powstali, przekroczyli wyznaczoną linię i wydając swój okrzyk wojenny, zaczęli w nas rzucać drewnianymi włóczniami i kamieniami, co jednak na szczęście nikomu nie wyrządziło krzywdy. Spalili też nasze chaty na brzegu i straszyli nas bronią, wydając przeraźliwe wrzaski.
Nie zamierzałem oddawać ani jednego strzału i chciałem szybko popłynąć na statek, ale łódź była wolna i przeciążona i gdy tylko zaczęliśmy się oddalać od brzegu, krzyki tubylców się wzmogły, a tubylcy weszli do wody jakby zdecydowani na atak. Z wielkim żalem uznałem za konieczne dla naszego bezpieczeństwa, aby ci nieszczęśliwi ludzie zrozumieli wyższość naszej broni. Kazałem zatrzymać więc wiosłowanie i rozkazałem strzelać do wodzów, którzy wydawali się bardziej rozzuchwaleni niż wszyscy inni. Strzelanina trwała kilka minut. Tubylcy widzieli, jak ich wodzowie i towarzysze padają w najbardziej bezsensowny sposób, nie mogąc jednak zrozumieć, jak można zabić ich bronią, która ich nie dotyka, jak maczugi czy włócznie. Przy każdym strzale podwajali krzyki i groźby, byli bardzo podekscytowani, a ponieważ pozostali na brzegu jak stado owiec, moglibyśmy zabić każdego z nich, gdybym tylko zechciał kontynuować ostrzał. Ale po zabiciu o wiele większej liczby niż chciałem, popłynęliśmy dalej do statku, podczas gdy tubylcy nie przestawali krzyczeć. W oczekiwaniu na powrót Crozet na statek, przypatrzmy się teraz temu, co działo się równolegle w obozie szpitalnym, gdzie sytuacja była równie napięta. Oficer Jean Roux miał tam pod swoją komendą zaledwie 6 zdrowych, uzbrojonych ludzi, ale ponadto także co najmniej 60 chorych bez broni. Wrogość Maorysów także tam była już jawna, a obóz został otoczony przez co najmniej 400 uzbrojonych w broń ręczną tubylców. Próbowali wtargnąć do tego obozu, ale zostali odparci dzięki broni palnej, którą dysponowali Francuzi. Roux działał tak, by stwarzać pozory, że siły francuskie są znacznie większe niż były w rzeczywistości. Strzelał na postrach z garłaczy i to zadziałało, bo w pewnym momencie tubylcy się wycofali. Przebieg wydarzeń na wyspie jest opisywany różnie w różnych źródłach. Niektóre wspominają, że później Maorysi wrócili w ogromnej liczbie, około 1500 ludzi, choć nie ma ku temu pewności. W każdym razie Crozet opisuje, że gdy powrócił na pokład Le Mascara, natychmiast wysłał łódź z uzbrojonym oddziałem, aby ewakuować obóz szpitalny, w tym przede wszystkim lekarza i chorych, a także sprzęty, beczki na wodę i wyposażenie kuźni. Chorych doprowadzono bezpiecznie na pokład około 11 wieczorem. Na wyspie pozostawiono z kolei jeden dobrze uzbrojony oddział, którego w nocy Maorysi nie odważyli się atakować. Ale to nie był jeszcze koniec tragicznych wydarzeń. Crozet w swoim dzienniku opisuje kolejny dzień. Następnego ranka, 14 czerwca, wysłałem na wyspę drugi oddział z kilkoma oficerami. Nie mieliśmy jeszcze na pokładzie wystarczającej ilości drewna i wody, by móc kontynuować naszą podróż, a ta mała wyspa była najlepszym miejscem, gdzie moglibyśmy je zdobyć. Ale ponieważ na wyspie leżała wioska, licząca około 300 tubylców, którzy mogliby nas niepokoić, wydałem instrukcję, by w przypadku kłopotów z ich strony, oficerowie zaatakowali tę wioskę i oczyścili wyspę z tubylców. I tak jak myślałem, już po południu w pobliżu obozu pojawili się uzbrojeni tubylcy, grożąc atakiem na naszych ludzi. Żołnierze ruszyli więc wtedy na nich, choć bez strzelania, a tubylcy uciekli do swojej wioski, wydając straszliwe wrzaski. Było tam 5 lub 6 wodzów, którzy słowami i ruchem rąk namawiali młodych wojowników do nacierania na nas, chociaż ci nie mieli na to odwagi. Nasi ludzie w szyku bojowym przybyli pod bramę wioski i tam rozpoczęli ostrzał, zabijając wodzów. Po czym wszyscy walczący uciekli przez wioskę, aby dostać się do swoich łodzi. Nasz oddział ścigał ich, zabijając około 50, a potem wioska została podpalona. W ten sposób staliśmy się panami wyspy. Mieliśmy tylko jednego człowieka, ciężko rannego włócznią, która uderzyła go w górną część nosa w kąciku oka. Po tej wyprawie ponownie zabraliśmy się za likwidowanie obozu, w tym kuźni i reszty sprzętu. Potem kazałem wyciąć paprocie na wyspie, bojąc się, że tubylcy mogliby się w nich ukryć i nas zaskoczyć. Z kolei martwych tubylców kazałem pochować. Poleciłem też naszym oficerom, aby postarali się o schwytanie kilku zdrowych, młodych ludzi obojga płci. Ale wyspiarze podjęli już wcześniej środki ostrożności, przewożąc kobiety i dzieci na stały ląd. I ostatecznie nic z tego nie wyszło.
Nasze statki potrzebowały wciąż masztów, ale niestety, niemal gotowe, piękne maszty z drewna kauri leżały na stałym lądzie i ich odzyskanie nie wchodziło już teraz w rachubę. Dlatego musieliśmy zrobić nowe, mniejsze maszty z drewna pozyskanego na wyspie. Nadal potrzebowaliśmy też kilkuset beczek wody i dużej ilości drewna opałowego na oba statki. A ponieważ mieliśmy już tylko jedną łódź do tej pracy, zebranie tego wszystkiego trwało około miesiąca. Każdego dnia wysyłaliśmy łódź na wyspę, na przemian po drewno i wodę, a robotnikom zawsze towarzyszył silnie uzbrojony oddział, który co noc wracał na pokład. Pewnego dnia, gdy łódź pozostała dłużej niż zwykle, tubylcy licznie przeprawili się na wyspę z tej strony, z której nie można ich było zobaczyć. W końcu zbliżyli się do obozu, a wtedy nasz oddział ruszył i ścigał ich do wybrzeża. Wielu dosięgły kule, a kilku zabitych tubylców odnaleziono potem ubranych w ubrania naszych zaginionych oficerów i marynarzy. Reszta tubylców ponownie wsiadła na swoje czółna i po tej nieudanej próbie już więcej nie próbowali desantu na wyspę. Od dnia, w którym zniknął kapitan Marion, widzieliśmy z naszych statków każdy ruch tubylców, którzy wycofali się dalej na wzgórza na stałym lądzie. Mogliśmy wyraźnie odróżnić strażników rozmieszczonych w najwyższych punktach. Ich oczy także były zawsze zwrócone ku nam i wyraźnie słyszeliśmy też wołania owych strażników, którzy odpowiadali sobie nawzajem zaskakująco potężnym głosem. W nocy z kolei sygnalizowali za pomocą ognia. Kiedy tubylcy pojawiali się w łodziach w pobliżu statków, od czasu do czasu strzelaliśmy do nich na postrach, a zwłaszcza w nocy, aby pokazać, że jesteśmy wciąż w pogotowiu. Zwykle trzymali się jednak z dala od strzałów armatnich i tylko raz jedno z czółen, w którym znajdowało się 8 albo 10 ludzi, zostało przecięte za pomocą kuli armatniej, chociaż niektórym tubylcom udało się wtedy powrócić na brzeg. Przez cały ten czas nie byliśmy pewni losu pana Marion, a także dwóch oficerów, którzy towarzyszyli mu 12 czerwca na lądzie, oraz 14 marynarzy, których zabrał ze sobą. Starałem się to wyjaśnić, dlatego wysłałem łódź z godnymi zaufania oficerami i silnym oddziałem do wioski Tekuri, który według tego, co krzyczeli tubylcy, zamordował pana Marion. Poleciłem dokładne przeszukanie tej wioski, przede wszystkim w pobliżu miejsca, w którym widzieliśmy wcześniej opuszczone łodzie. Ale Tekuri nie było już wtedy w wiosce. Uciekł jak szczur, ale zdołano go dostrzec z daleka, poza zasięgiem strzału. Na sobie miał płaszcz, uszyty z angielskiego materiału, w kolorach szkarłatnym i niebieskim. I był to płaszcz pana Marion. Wioska Tekuri została już wcześniej opuszczona i pozostało w niej tylko kilku starych ludzi, którzy nie byli w stanie uciekać. Jeden z nich uderzył jednego z naszych żołnierzy oszczepem, za co spotkała go kara, ale pozostałym nie zrobiono nic złego. Nasi żołnierze dokładnie przeszukali tam wszystkie domy. Znaleźli dowody na śmierć naszych towarzyszy, a w tym ewidentne ślady kanibalizmu. W innym domu znaleźli także koszulę pana Marion. Dekolt był zakrwawiony, a z boku widniały 3 albo 4 zakrwawione dziury. W innych domach znaleziono część ubrań naszych nieszczęsnych marynarzy, a także fragmenty ich łodzi. Wobec takich dowodów nasi ludzie spalili tę wioskę, tak że pozostały z niej tylko zgliszcza. W tym czasie nasz oddział zauważył, że tubylcy opuszczają także sąsiednią wioskę, znacznie lepiej ufortyfikowaną niż inne, należącą do wodza, który był wspólnikiem Tekuri. Oddział natychmiast pomaszerował do tamtej wioski, ale zastał ją już całkiem opuszczoną. Sprawdzono więc domy i, podobnie jak w wiosce Tekuri, znaleziono w niej kilka rzeczy z naszych łodzi oraz strzępy ubrań naszych towarzyszy. Także i tutaj odnaleziono ślady kanibalizmu, a w związku z tym i ta wieś została obrócona w popiół przez naszych ludzi. Gdy tylko potwierdziliśmy śmierć pana Marion, szukaliśmy w jego papierach planów kontynuacji podróży. Ale znaleźliśmy tylko kilka notatek gubernatora, który pozostawił wszelkie decyzje panu Marion i wskazał jedynie najlepszy sposób prowadzenia poszukiwań i skupienia się na tym, co może okazać się najbardziej przydatne dla naszych kolonii i w ogóle dla postępu ludzkiej wiedzy. Po zebraniu sztabów obydwu statków zdaliśmy sobie sprawę, że straciliśmy naszych najlepszych żeglarzy, że Castri ma już tylko 3 kotwice i że maszty tego statku nie są zbyt wytrzymałe.
Ponadto mieliśmy wciąż wielu chorych. I wreszcie, że mieliśmy zapasy tylko na 8 lub 9 miesięcy. I to nawet przy założeniu, że wszystko co mamy jest w dobrym stanie. W konsekwencji postanowiono za wspólną zgodą, że choć powinniśmy kontynuować naszą podróż po morzach południowych zgodnie z intencjami pana Marion, to nie powinniśmy szukać odległych lądów. Postanowiliśmy ograniczyć się do rozpoznania wysp Rotterdam oraz Amsterdam, gdzie moglibyśmy zaopatrzyć się w nowe zapasy, a potem popłynąć na Mariany i Filipiny, skąd moglibyśmy podjąć ładunek, a stamtąd powrócić na Île-de-France, czyli na Mauritius. Po podjęciu decyzji uzupełniliśmy nasze zapasy drewna i wody i przygotowaliśmy wszystko do opuszczenia zatoki, którą kapitan Cook nazwał Zatoką Wysp, kapitan Marion nazwał swoim imieniem, a teraz my nazwaliśmy ją Zatoką Zdrady. Przed samym wyjazdem Francuzi zakopali na wyspie Mouturoa butelkę, zawierającą herb Francji oraz akt przejęcia w imieniu króla Ludwika XV całego kraju, który nazwano France Australe, czyli Francją Południową. Opuścili zatokę 13 lipca. Młody kapitan statku Marquis du Castries, Ambroise Bernard-Marie du Clemer, został formalnie dowódcą wyprawy, chociaż w praktyce więcej do powiedzenia miał o wiele bardziej doświadczony Julien-Marie Crozet, który objął też dowodzenie drugim statkiem. Obrali kurs na północ-północny wschód, ku wyspie Rotterdam, która dziś należy do Fidżi, oraz wyspie Amsterdam, która należy dziś do Królestwa Tonga. Później odkryli jeszcze jedną niewielką wulkaniczną wysepkę, którą nazwali Wyspą Świtu, aż w końcu po 2 miesiącach podróży dotarli na Guam. Crozet był zachwycony tym miejscem i opisał to tak. Nasze załogi cierpiały na szkorbut. Na obu statkach mieliśmy co najwyżej 15 ludzi zdolnych do służby. Hiszpański komendant wyspy przekazał nam jednak dużo świeżego mięsa, warzyw i owoców, a zwłaszcza pomarańczy i cytryn. Sprowadziliśmy naszych nieszczęsnych, dotkniętych szkorbutem towarzyszy na brzeg i dzięki obfitej pomocy, jaką otrzymaliśmy od Hiszpanów, nasi marynarze szybko doszli do siebie. Wyspa Guam wydała się nam ziemskim rajem. Powietrze było przejrzyste, a woda, warzywa i owoce doskonałe. Wylądowaliśmy na Guam z ponad 200 chorymi mężczyznami i nie straciliśmy ani jednego. Wszyscy całkowicie wyzdrowieli w ciągu miesiąca, pomimo prawie nieustannych deszczów, które musieliśmy znosić aż do połowy października. Monsun północny, który rozpoczął się w tamtym okresie, przyniósł nam jednak piękną pogodę i czyste niebo, a my skorzystaliśmy z tej okazji do naprawy statków. Po odpoczynku trwającym około 2 miesięcy zgromadziliśmy na pokładach obu naszych statków obfite zapasy. Opuściliśmy Guam z głębokim żalem 19 listopada, ale przy dobrym północno-wschodnim wietrze, a nasi żeglarze byli nawet zdrowsi niż wtedy, gdy zaczynaliśmy naszą wyprawę. Niestety już dzień po odbiciu od brzegu, około 2 po południu, na naszym statku pojawił się wyciek poniżej dolnego pokładu, którego nie byliśmy w stanie powstrzymać. Ale dało się płynąć dalej i w końcu po 2 tygodniach dotarliśmy do Zatoki Manila na Filipinach, do Puerto de Cavite. Próbowałem zatrzymać wyciek, ale wkrótce stwierdziłem, że statek wymaga znacznie większych napraw niż początkowo sądziłem. Niestety wszystkie te naprawy trwały długo, ponieważ nasi najlepsi marynarze dezerterowali z dnia na dzień, a miejscowi robotnicy nie pracowali szybko. 15 lutego 1773 roku nasz drugi statek, całkowicie gotowy do drogi, podniósł kotwicę, aby skorzystać z monsunu północno-wschodniego i powrócić na Mauritius, a naszych dezerterów zastąpiło 20 indyjskich marynarzy. Ja z kolei pozostałem na Filipinach, aby dokończyć naprawy i ponownie wyposażyć mój statek, co trwało do końca lutego. 1 marca wypłynąłem z Puerto de Cavite i zakotwiczyłem przy ujściu rzeki Manila, bliżej miasta, aby móc szybciej i taniej ładować zapasy. Podjąłem kilka prób odzyskania moich dezerterów, ale na próżno i zamiast nich zatrudniłem 30 Hindusów. Zażądali, abym dał im 2-miesięczny żołd z góry, a kiedy zostałem zmuszony do przyjęcia tego żądania, niektórzy z nich uciekli ze swoim wynagrodzeniem i być może uciekliby wszyscy, gdybym ich nie zatrzymał. Ale 8 marca wszystko już było gotowe.
Pożegnałem się z gubernatorem Filipin i podniosłem kotwicę, aby po kilku tygodniach powrócić w miejsce, w którym zaczęła się nasza podróż. I tak zakończyła się wielka wyprawa, w której tyle nadziei pokładał kapitan Marion 1,5 roku wcześniej. Niestety nie udało się osiągnąć żadnego z 3 głównych celów tej ekspedycji. Ahutoru umarł na ospę, 15 tysięcy kilometrów od domu. Francuzom nie udało się odnaleźć Terra Australis, a jedynie kilka niewielkich wysp. Nie udało się też zarobić na handlu przyprawami. Wyprawa kosztowała fortunę, a rodzina kapitana Marion w jej wyniku zbankrutowała. Niestety nie obyło się także bez znaczących strat w ludziach. Zginęło co najmniej 300 osób, w tym tubylcy na Tasmanii, 27 zamordowanych Francuzów, a także szacunkowo około 250 Maorysów, którzy zginęli potem w wyniku francuskich działań. I wreszcie zginął też sam kapitan Marion, którego największym szczęściem, jak pisał Crozet, było życie pośród tubylców. I tu dochodzimy do wielkiej tajemnicy, zagadki nierozwiązanej do dziś. Dlaczego Maorysi przez wiele tygodni okazywali Francuzom tak wielką przyjaźń, a potem nagle posunęli się do morderstwa 27 osób? Co takiego się stało na początku czerwca 1772 roku w Zatoce Wysp? Historycy i znawcy kultury Nowej Zelandii próbują odpowiedzieć na te pytania już od 250 lat. I chociaż nigdy raczej nie będą mieli pewności, to istnieje tu kilka głównych hipotez. Historycznie jedną z pierwszych było przypuszczenie, że śmierć Marion i jego ludzi była zemstą za to, co wydarzyło się 2 lata wcześniej, kiedy to podczas pierwszej francuskiej wyprawy do Nowej Zelandii doszło na koniec do poważnych nieporozumień. Maorysi przywłaszczyli sobie wtedy jedną z francuskich łodzi, a kapitan de Surville ukarał ich za to, paląc wioskę i porywając jednego z ich wodzów. 2 lata później Maorysi mieliby więc się zemścić za tamte krzywdy na załodze innego, francuskiego statku. Ta hipoteza nie jest wykluczona do dziś, chociaż dziwne wydaje się to, że Maorysi zwlekali z zemstą przez tyle tygodni. Poza tym, co ważne, to nie była ta sama zatoka. De Surville odwiedził miejsce odległe o 90 km na północ od tego, gdzie zakotwiczył Marion, i były to terytoria zamieszkane przez inne klany. Druga hipoteza związana jest z kradzieżami. Chociaż Crozet opisuje bardzo przyjazne relacje pomiędzy Maorysami a Francuzami przez pierwsze tygodnie pobytu, to wiemy, że dochodziło też wtedy do różnych drobnych incydentów, na przykład kradzieży prania, które pozostawiono na plaży. Marion prawdopodobnie był świadom, że Maorysi mają inną koncepcję własności i wzajemności niż ludzie w Europie, i przymykał oko na takie drobne zdarzenia. Ale po jakimś czasie zaczęło dochodzić już do kradzieży na większą skalę. Na przykład któregoś dnia jeden z tubylców ukradł na statku miecz i został złapany na gorącym uczynku. Z kolei niedługo przed opisanymi wcześniej tragicznymi wydarzeniami doszło do splądrowania jednego z obozów. Grupa tubylców wślizgnęła się wtedy do obozu szpitalnego i ukradła sporo muszkietów, a także linę, mundury, jedzenie i przede wszystkim kotwice. A to była już kradzież znacznie większego kalibru. Francuzi pojmali wtedy 2 Maorysów i uwięzili ich jako zakładników do czasu zwrotu towarów. Chociaż kapitan Marion, gdy tylko się o tym dowiedział, kazał ich od razu uwolnić. To wydarzenie, a zwłaszcza pojmanie 2 ludzi, mogło jednak oznaczać utratę many te curii. Czyli przekładając na nasze, było czymś w rodzaju ujmy na honorze wodza, co w jego mniemaniu wymagało zemsty. Trzecia hipoteza to tak zwana hipoteza ekonomiczna. Francuzi przebywali w Zatoce Wysp przez wiele tygodni. Zużywali zasoby, łowili ryby i zjadali nadwyżki żywności Maorysów, których ci nie posiadali wiele. Poza tym każdego dnia Francuzi przewozili ze statku na ląd nowe rzeczy i umacniali obozy, a to mogło budzić obawy, że wcale nie zamierzają wyjechać, tylko zostaną w Zatoce na zawsze. A to było poważnym zagrożeniem ekonomicznym dla miejscowych klanów i dodatkowo stanowiło zagrożenie dla władzy i autorytetu wodzów. Czwarta hipoteza to hipoteza wojny międzyplemiennej. Według niej Francuzi mogli nie być świadomi, że trafili w sam środek wojny, albo co najmniej bardzo napiętej rywalizacji pomiędzy poszczególnymi maoryskimi plemionami.
Być może obecność Europejczyków w Zatoce Wysp była korzystna dla jednej strony konfliktu, ale niekorzystna dla drugiej, i Francuzi zostali wykorzystani w rozgrywce pomiędzy nimi. Mogło tu chodzić na przykład o chęć zdobycia muszkietów, czyli broni palnej, która zapewniłaby jednemu z miejscowych plemion przewagę nad innymi. I wreszcie piąta hipoteza, uznawana za jedną z bardziej prawdopodobnych, to hipoteza złamania maoryskiego tapu. Tapu było bardzo istotnym elementem maoryskiej kultury i, mówiąc skrótowo, mogło się wiązać z nakładaniem duchowych zakazów na niektóre przedmioty i miejsca. Na przykład istniało tapu związane z wycinaniem drzew. Tak jak prawie wszystkie elementy natury, drzewa miały dla Maorysów wymiar duchowy. I chociaż można je było wycinać, to najpierw konieczne było odprawienie skomplikowanych rytuałów, by uspokoić Tane, czyli boga lasu. Francuzi rzecz jasna o tym nie wiedzieli i tego nie robili, co mogło wywołać gniew Maorysów. Ale z drugiej strony, tubylcy przecież przez wiele tygodni pomagali Francuzom w pracach związanych z wycinką drzew i nigdy nie zgłaszali najmniejszych zastrzeżeń co do ich działań. Dlatego badacze wskazują na inne tapu, które mogli złamać Francuzi. Według tej koncepcji, uznawanej za bardzo prawdopodobną, mogło być tak, że jakiś czas przed przybyciem Francuzów w wodach jednej z licznych tamtejszych zatok, w wyniku jakiegoś wypadku, utonęli członkowie plemienia Tekuli, a morze wyrzuciło potem ich ciała na brzeg. W związku z tym, cała ta mniejsza zatoka oraz kawałek plaży zostały objęte tapu, czyli zakazem wstępu, który miał tam obowiązywać przez jakiś czas, aż do przeprowadzenia pewnych rytuałów w przyszłości. Tymczasem nieświadomi niczego Francuzi uznali, że ta zatoka to świetne łowisko i wielokrotnie łowili w tym miejscu ryby i chodzili po plaży, łamiąc tym samym wszystkie święte zakazy. Dla Maorysów był to akt profanacji, który pociągnął za sobą bardzo poważne konsekwencje. Niezależnie od tego, co dokładnie się wydarzyło niedługo przed 12 czerwca 1772 roku, wydarzenia z Zatoki Wysp miały ogromny wpływ na to, co stało się później, a może raczej na to, co się nie stało jeszcze przez długi czas. Relacje o śmierci Marion rozpowszechniły się bowiem w Europie, a zwłaszcza we Francji, i przyczyniły do czarnej legendy Nowej Zelandii jako strasznego, niebezpiecznego kraju pełnego kanibali. To ostudziło zapędy związane z potencjalną europejską kolonizacją tego archipelagu i bardzo ją spowolniło. Kolonizacja na większą skalę nastąpiła dopiero 70 lat później, ale to już zupełnie inna historia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej opowieści. Będę wdzięczny za komentarze, łapki w górę oraz subskrypcję. Ten kanał istnieje dzięki patronom i to dzięki ich wsparciu mogą powstawać takie opowieści jak ta. Ten konkretny odcinek powstawał etapami od mniej więcej 1,5 roku i choć nie kończy się happy endem, to mam nadzieję, że pozwolił Wam dotknąć prawdziwej historii oraz realiów życia na drugim końcu świata przed 250 laty. Bardzo bym chciał, by różnych podobnych historii, także tych z happy endem, powstało więcej. Gdybyście mieli możliwość wsparcia tego kanału i chcielibyście mi pomóc poprzez Patronite, to byłoby super i byłoby to dla mnie ważne. Serdecznie zapraszam na wszystkie pozostałe odcinki, które już są na kanale. Na stronie głównej kanału znajdziecie rozmaite playlisty według krajów, tematów, serii i kontynentów, w tym playlistę z innymi długimi opowieściami. Do zobaczenia, być może za chwilę, w kolejnym odcinku.